zanim Państwo zajmą miejsca, to będzie kwadrans. Witam serdecznie na pierwszym po wakacjach spotkaniu klubu. Myślę, że wakacje Państwo mieli udane, zdrowe, że jesteście mocniejsi, że jesteśmy mocniejsi wszyscy. I sądzę, że Państwo się dzisiaj nie zawiodą na spotkaniu, dlatego że chcemy przypomnieć drugiego patrona tego roku. Przypomnę, że w maju mówiliśmy o Marii Konopnickiej, a dzisiaj chcemy przybliżyć polskiego dziennikarza z Litwy, publicystę, pisarza znanego Józefa Mackiewicza, którego też w tym roku obchodzimy rok. Proszę Państwa, a przybliży ten temat, dokładnie temat brzmi Józef Mackiewicz 1902-1985, w tych latach żył, wilnianin, pisarz, emigrant oraz wnioski, jakie obecnie można wyciągnąć z jego twórczości. A przybliży nam temat Romuald Mieczkowski. Obywatel Litwy, ale Polak z Wilna, urodzony w dzielnicy Fabianiszki. Jest wielu Państwu znany, dlatego że jest dziennikarzem, publicystą, pisarzem. Wydał kilkanaście tomów poezji, jest też poetą i prozaikiem oraz kilka książek prozą. Jest znanym animatorem kultury na Wileńszczyźnie, ale także w Polsce. Ostatnio od paru lat dzieli trochę życie swoje na Polskę i na Litwę. Ja prezentowałam Państwu w tych zaproszeniach jego biogram, ale może w kilku słowach jeszcze przypomnę, że po ukończeniu polonistyki i geografii w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym pracował jako dziennikarz w Czerwonym Sztandarze, jako kierownik działu polskiego w Radio Litewskim, w telewizji litewskiej, a w 1989 roku założył, że tak powiem, własny tygodnik. Nie, to nie jest własny, Panorama Tygodnia, a własny założył w 1989. Jest to kwartalnik z Nadwilii, pierwsza na terenie Związku Sowieckiego prywatna gazeta wydawana po polsku. Ten kwartalnik wydawany jest bez przerwy do dzisiaj. Jest Romuald Mieczkowski redaktorem naczelnym i współautorem wszystkim tak naprawdę. Był w Wilnie również współzałożycielem radia z Nadwilii, Polskiej Galerii Artystycznej z Nadwilii, kuratorem ponad 300 wystaw na Litwie, w Polsce i w innych krajach. I co bardzo ważne, na pewno znacie Romualda Mieczkowskiego z telewizji, bo często są transmisje, są relacje storocznych międzynarodowych spotkań poetyckich Maj nad Wilią. Proszę Państwa, jeszcze nowa rzecz, od 2013 roku współorganizuje Festiwal Filmów Emigracyjnych Emigra. Jest, tak jak wspomniałam, jest działaczem społecznym, animatorem, współtworzył Związek Polski na Litwie. Zasłużony, niezwykle honorowany licznymi nagrodami, medalami. Przed Państwem Romuald Mieczkowski, Litwa, ale i Polska teraz. Witam serdecznie Państwa i dziękuję za to przedstawienie. My po prostu robimy, co możemy. Nie jest tak nas dużo, żeby udzielić się w życiu polskim Wilna. Ja w tej technicznej pierwszej części spotkania dodam, że rzeczywiście dzielę ostatnie lata na dwa kraje i tak z perspektywy Polski mnie wyraźniej widać, co dzieje się na Litwie.
A odwrotnie, będąc w Polsce, to tęskno mi do Wilna. A stało się to dlatego, że dostałem taką ofertę pracy w Instytucie Kultury, w którym mogłem kreować pewne, jak to się dzisiaj mówi, projekty wschodnie, tudzież, a więc spotkania, a więc wystawy, a więc różne debaty polsko-litewskie. Tytuł z Nadwilii przyniosłem tutaj, potem można się poczęstować. Z początku to była gazeta o charakterze niepodległościowym. Kiedy niepodległość przyszła, to naczelnym zadaniem tego czasopisma jest odbudowa szeregów inteligencji polskiej na Litwie. Cóż, można by było mówić o tych sprawach bardzo dużo, ale jest temat przewodni, który postaram się krótko i ze swojej perspektywy ogarnąć, bo postać Józefa Mackiewicza jest bardzo wielowątkowa, jest w wielu momentach nawet kontrowersyjna, twórczość jego jest bogata i tym się zajmują badacze. Natomiast mnie wypadło to szczęście, że miałem pewne przełożenie bezpośrednie do tej rodziny. Jako redaktor drukowałem teksty na temat twórczości Józefa Mackiewicza, tudzież jego brata Stanisława Cata Mackiewicza, a przez to, że byłem w bardzo bliskich kontaktach z córką Stanisława, panią Aleksandrą Niemczykową, przez nią poznałem Kazimierza Orlosia, który należy do tej rodziny, który odwiedzał między innymi Józefa Mackiewicza w Monachium. I również ten ciąg dalszy nastąpił, ponieważ jako redaktor drukowałem teksty Idalii Żylowskiej, wileńskiej córki Mackiewicza, jak też spotykałem się z Haliną Mackiewicz, która mieszkała w Warszawie i stąd drukowałem jakieś wspomnienia, stąd będą się te wątki przyplatały z bezpośrednią oceną sylwetki tego człowieka, również jako wilnianina. Jest to postać, proszę Państwa, bardzo bogata, jak powiedziałem, trudna do ogarnięcia. Józef Mackiewicz przyszedł na świat 1 kwietnia 1902 roku w Petersburgu, gdzie jego rodzice mieszkali, a ojciec prowadził spółkę, która zajmowała się sprowadzaniem win, Fox i spółka. Ale wiadomo, że w jego młodości przyszła rewolucja i rodzina wróciła do Wilna. I cały okres międzywojenny Mackiewiczów jest związany z Wilnem. I tutaj bracia, mam na myśli Józef i Stanisław, bo jeszcze w rodzeństwie była siostra Seweryna, która notabene wyszła za mąż za Orlosia z linii lwowskiej. I te powiązania, proszę Państwa, rodzin można przeczytać w książce bardzo dokładnej, bardzo ciekawej i Kazimierza Orlosia, która się nazywa Dzieje dwóch rodzin, Mackiewiczów z Litwy i Orlosiów z Ukrainy. Książka została wydana w 2015 roku. I pokazuje, jak bogaty był ród Mackiewiczów i Orlosiów, bo w tym rodzie było dużo pisarzy. Byli powstańcy styczniowi, byli powstańcy listopadowi. To jest niezwykle zasłużona rodzina. I ten splot wileńsko-lwowski też dał swoje wybitne owoce. W Wilnie życie było i treściwe, i trochę beztroskie. W latach międzywojennych bracia
a właściwie starszy Stanisław, założyli regionalne czasopismo, gazetę Słowo, które, będąc regionalnym czasopismem, po latach stało się ogólnopolskim, bo była taka jakość tego czasopisma i tematy były podnoszone bardzo aktualne na tamte czasy, więc bracia zasłynęli. Od samego początku Józef pozostawał w opozycji. Zanim zaczął pisać, pod koniec nauki na ochotnika trafił do Legionów jako 17-latek. Potem to opisał w swojej książce Lewa Wolna. I kiedy już powrócił, usiłował studiować na dwóch uniwersytetach, ale ani na Uniwersytecie w Warszawie, gdzie podjął się nauk przyrodniczych, ani na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie studiów nie ukończył. Jednak pojawiła się pasja dziennikarsko-reporterska na początku, bo pierwsze teksty Józefa Mackiewicza były pisane do Słowa, ale już w młodości stał się w opozycji i interesowała go bieda ludzka. I tym zagadnieniem były pierwsze jego książki, które były zbiorami reportaży. Szczególną sławę może przyniosła książka Bunt Roystów. Roysty to takie wileńskie słowo, które oznaczają mokradła, bagna. I owa opozycja Józefa Mackiewicza przyczyniła się do tego, że już wtedy ukształtował swój światopogląd, który polegał na bronieniu mniejszości narodowych. I nawet doszło do tego, że na znak protestu przeszedł na prawosławia, bo zamykano wówczas cerkwie prawosławne na Chełmszczyźnie. W jaki sposób przeszedł na prawosławie, trudno powiedzieć. Był to bardziej może akt spektakularny niż jakiś duchowy. Bo potem będą spekulacje w związku z tym dotyczące kobiet. Pierwszą żoną Józefa Mackiewicza była nauczycielka wileńska. Była to Antonina Kopańska. Ożenił się mając 22 lata, więc jako młody człowiek. I właśnie z nią miał córkę Halinę, która mieszkała w Warszawie, z którą miałem szczęście rozmawiać. Ale to małżeństwo się nie udawało również z powodów zajęć Józefa, który dużo podróżował, a kiedy nie podróżował, to siedział w wileńskich kawiarni. Szczególnie naprzeciwko Słowa była przy Placu Katedralnym bardzo słynna kawiarnia, dokąd i Stanisław Cat Mackiewicz chodził, no i Józef. I to małżeństwo się rozpadło, jak nawet piszą badacze, w wyniku braku bliższej więzi. Potem dał się zauroczyć młody Mackiewicz pracowniczce Słowa Wandzie Żyłowskiej. I właśnie z tego związku nieformalnego przyszła na świat jego druga córka i Dalia Żylowska, która całe swoje życie spędziła w Wilnie. Ja ją dobrze znałem. Wydrukowałem jej kilka tekstów dotyczących akcji Żegota, ratowania Żydów w Wilnie, no i czasów przedwojennych i trudnych czasów wojennych. Była to skromna kobieta, która samotnie dokonała żywota. Wzięła tylko z domu dziecka syna przybranego, który był narodowości litewskiej. Miała z nim nieco problemów jako z chłopakiem
trochę niespornym. No i tak ta wileńska karta się zamknęła. Trzecią kobietą i najważniejszą chyba w życiu Józefa Mackiewicza była Barbara Toporska, też wywodząca się z kręgu dziennikarskiego Słowa, z którą się związał przed wojną i która no, pełniła bardzo taką szlachetną, ciekawą i wszechstronną funkcję kobiety, bym powiedział. Bo była dobrze wykształcona, służyła jako doradczyni często. Była no, przyjacielem życia przez trudne czasy wojny i później. No i żoną. Aczkolwiek no, są spekulacje, że właśnie przeszedł na prawosławie, ponieważ wziął ślub z nią prawosławny, ale nie mamy takiego potwierdzenia, żeby to tak stało się naprawdę. Natomiast Józef Mackiewicz dopełnił ślubu z Barbarą Toporską tuż przed śmiercią w 73 roku, po śmierci właśnie pierwszej żony, czyli w zgodzie z religią katolicką. Tutaj w międzyczasie zdjęcia właśnie pośrodku szczupły młody człowiek to Józef Mackiewicz w redakcji Słowa Wileńskiego. Tak to wyglądał. No i jeszcze inne zdjęcia archiwalne. Do tego momentu za chwilę dojdziemy. To jest właśnie z żoną Barbarą Toporską po latach bodajże w Monachium. Ale powróćmy do Wilna. Józef Mackiewicz, wzięty reporter, jeździ dużo, pisze, opisuje. Nadchodzi wojna, ale z początku w takim miękkim wydaniu, przekazanie Wilna Litwinom, wejście Sowietów. Jak się znajduje w tej sytuacji? A już przedtem wykazywał swoje poglądy sprzeciwu. I tutaj pozwolę sobie zacytować taką znaną jego wypowiedzi. Uważał, że jego narodowość to antykomunista, przekonania kontrrewolucjonista, a kraj pochodzenia Europa Wschodnia. Oczywiście z takim świadectwem z Sowietami nie byłoby trudno. Więc unikał, wycofał się z Wilna do Kowna. Potem, kiedy znów władza się zmieniała czterokrotnie, to musiał zmieniać adresy, ukrywać się. Ale podczas, kiedy zaszli Litwini, wykazał swoją, że tak powiem, sympatię do Litwinów. I kiedy powstała Gazeta Polska, założona przez Litwinów, to przez pewien krótki czas tam pracował. Potem ta redakcja została zamknięta. Z kolei zaszli Niemcy. No i tutaj bardziej dramatyczny okres zaczyna się w życiu Józefa Mackiewicza. Powołana zostaje gazeta po polsku Goniec, która to zamieszczała teksty polskie. Chwilę zobaczymy. No i napisał tam kilka tekstów, bardzo takich uniwersalnych, niepolitycznych, ale właśnie, że pracował w tej gazecie, został z tego Gońca codziennego też oddelegowany w składzie szerszej delegacji otworzonej przez Niemców do Katynia. Bo w 1943 roku zostały te groby otwarte. I tutaj on pierwszy z głosów polskich dał świadectwo temu tragicznemu wydarzeniu i napisał w Gońcu Codziennym
widziałem na własne oczy Józef Mackiewicz o swoim pobycie na miejscu zbrodni w Katyniu. Możemy sobie zadać dzisiaj pytanie, co by było, gdyby zabrakło tam przedstawiciela Polaka. Miejmy nadzieję, że prawda wyszłaby na jaw. Ale tutaj jakby mamy dowody bardzo namacalne człowieka mądrego, człowieka myślącego, antysowiecko nastawionego do Rosji. Więc to świadectwo stało się dla niego też uciążliwe, bo świat zachodni, jak państwo wiecie, w to nie wierzył. Natomiast współpraca w tym kontekście, może w tym mniej, w innym kontekście z Niemcami i udział w ich gazecie, przypiął mu latkę takiego zdrajcy w cudzysłowie. I z tym miał kłopoty na tyle, że został wydany na niego wyrok Armii Krajowej Specjalnego Sądu zastrzelenia. Nieco robiąc odskocznie, że podobny wyrok otrzymał poeta Teodor Bujnicki, niestety wykonany. W przypadku Józefa Mackiewicza nie został wykonany, bo ten, który miał wykonać Sergiusz Piasecki, odmówił tej sytuacji. Natomiast Aleksander Krzyżanowski, komendant okręgu AK na okręg wileński, go uniewinnił na samym początku i był zwolennikiem, że to było specjalne zadanie. Zresztą coraz więcej badaczy przychyla się do tego, że oczywiście okręg Armii Krajowej i inne organizacje dobrze wiedziały, z jaką misją wyrusza Józef Mackiewicz. Ale to sprawiło już potem, że i na emigracji Józef Mackiewicz miał z tym problemy, bo część emigracji go nie uznawała. Natomiast powróćmy jeszcze do Wilna. Przepraszam pana bardzo. Właśnie, bo to jest bardzo ważny właśnie wątek. Tak. Bo z jakiego powodu? Bo pan przecież powiedział, że Zachód nie wierzył. Chyba właściwie to nie tak było, że nie wierzył. No co ukrywa? Wiadomo, Churchill, Anglicy, oni jednak na taką sprawę, no tak właśnie to na dobrą sprawę, to grali w tym. Ale właściwie to z jakiego powodu? Właśnie też ta polska emigracja. Ja czytałem. Proszę państwa, dyskusja będzie na końcu. Spotkanie jest online, więc musi być z mikrofonem. Pana i tak nie słychać teraz. Poprosimy o dalszy ciąg przybliżenia postaci Józefa Mackiewicza, a później, kto będzie chciał zabrać głos, musi podejść tutaj, ponieważ spotkanie jest online i później będzie też na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ale tak adrem od razu w związku z tym powiem, że to jest szerszy kontekst. Katyń to jedna sprawa i, że tak powiem, globalna. I potem Józef Mackiewicz już po wojnie da niejednokrotnie wyraz w swoich pracach. I tutaj mam okładki nawet dalej książek, w których to robi. Natomiast zadziałał tu taki może stereotyp wojenny, uczulenia naszego polskiego na tych, którzy współpracowali z Niemcami, nieważne w jaki sposób. I tutaj potem jemu zarzucano wiele osób, w tym Nowak Jeziorański, który był kierownikiem w Monachium Wolnej Europy, ale nie zatrudnił Józefa Mackiewicza, który klepał biedę do tego. I Polonia była akurat nastawiona do niego krytycznie. Prawda, w obronę go brali tacy ludzie jak Jerzy Giedroyć, jak Czesław Miłosz. No ale to sprawiło, że ta druga część życia na Zachodzie Józefa Mackiewicza była dość trudna i biedna w tym zakresie. To tak by ujął. Ale powracając do Wilna,
No to akurat mamy braci. Powracając do Wilna, wojnę, drugą, końcówkę wojny przeżył w Czarnym Borze. W Czarnym Borze zatrzymamy się dłużej, już w czasach dzisiejszych, bo dom ten został odnowiony, odbudowany i pewne rzeczy tam się dzieją. I właśnie do końca wojny przetrwali w Czarnym Borze, po litewsku Jotrzylaj to się nazywa, to jest 17 kilometrów od Wilna. Po wojnie, kiedy już władza sowiecka zaczęła w Wilnie się ugruntowywać, w żadnym wypadku Józef Mackiewicz nie mógłby zostać, bo czekałyby go represje i więzienia. Więc po wojnie przedostali się do Warszawy, z Warszawy do Wiednia, z Wiednia do Włoch, gdzie się poznali z generałem Andersem i Anders napisał przedmowę do jego rozprawy o mordzie katyńskim. No i potem, żeby mówić tak na skróty, dotarli do Anglii, potem do Monachium. I właśnie w tym okresie Józef Mackiewicz zostaje bardzo aktywnym i czynnym pisarzem. To cały szereg książek, które wydał za życia, jeszcze drugie tyle zostało potem wydane, a jeszcze jakieś opracowania, listy. Więc jak go określić? Jakim był pisarzem? No na pewno był pisarzem politycznym. Na pewno z swoim bagażem życiowym wiele znajdziemy w jego książkach wątków autobiograficznych. No i tutaj pierwszy może wniosek do dnia dzisiejszego, że kiedy opisywał mechanizmy władzy i potępiał nacjonalizmy i pokazywał imperialny charakter Rosji, to dzisiaj to niestety sprawdza. No, nic się nie zmieniło i nawet pewna naiwność krajów dalszych i Zachodu wobec tej sytuacji i nawet bym powiedział wygoda. Można by pokusić się o taki wniosek. Aczkolwiek w przypadku Józefa Mackiewicza jest pewien paradoks, jeśli chodzi o Rosję. Z jednej strony potępiał imperialny charakter tego państwa od czasów wcześniejszych, carskich, potem porewolucyjnych, a z drugiej strony jednak miał szacunek, tak wydaje mi się, do kultury rosyjskiej. No i pewne środowiska rosyjskie rozgrzeszał. Dotyczyło to tych, które wynikały z charakteru również Mackiewicza, kontrrewolucjonistów tak zwanych. Czyli też znajdziemy takie echa tych akcentów w jego książkach. Ja, kiedy byłem w Londynie, no, miałem też zaszczyt poznać żonę Andersa, pana Kaczorowskiego i też rozmawialiśmy trochę nie wprost o Józefie Mackiewiczu. Otóż tam, gdzie on jest pochowany w Londynie, jest taki napis. Jeśli moje prochy mają być przeniesione gdziekolwiek, to tylko do Wilna i na cmentarzu na Rosie. Na cmentarzu na Rosie pochowani są jego rodzice. No, grób jest tak trochę zaniedbany, powiem, bo miesiąc temu tam byłem. Natomiast o pamięci dzisiejszej też za chwilę będziemy mówić. Tutaj z córką Haliną grają w szachy. Więc mieliśmy z jednym moim znajomym taki szalony trochę pomysł tutaj w Polsce, żeby to, co napisane jest na grobie, żeby sprowadzić prochy. Podjęliśmy takie starania. Ja z Jarosławem Niewiarowiczem, późniejszym ministrem energetyki w rządzie litewskim,
teraz doradcą prezydenta Litwy. Akurat on pracował tutaj w Warszawie, ja też. Więc przeprowadziliśmy rozmowy z Kazimierzem Orłosiem, z panią Haliną. I oni się w zasadzie zgadzali, tylko potem nasze drogi się rozeszły u wszystkich i to potrzeba dużo zachodu, żeby wszystkie zgody rodziny i dalszej zdobyć i zadbać o tym, więc to życzenie nie zostało spełnione. Natomiast zostało spełnione życzenie upamiętnienia Józefa Mackiewicza w Wilnie. Otóż to są kadry, jak Państwo domyślają się i wiedzą, tej komisji niemieckiej w Katyniu. Już przechodzę do kadrów wileńskich. Momencik, muszę. Właśnie przy domu, w którym mieszkali Mackiewiczowie, wilnianie ustanowili taką tablicę. Podciągnięci zostali pisarze i działacze litewscy. Przyznam dzisiaj, że kilka książek po litewsku jego ukazało się. No jest to świadectwo nie tylko wojny niemieckiej, ale też niedaleko Czarnego Boru jest taka miejscowość o ponurej nazwie dzisiaj Ponary. Więc i Ponary figurują gdzieś w twórczości Józefa Mackiewicza. Jeszcze tutaj przy okazji, jak patrzę na nazwisko jego brata, warto powiedzieć kilka słów o ich relacjach. Otóż relacje między braćmi były chłodne i Józef Mackiewicz nigdy nie zgodził się z faktem, że Stanisław powrócił do Polski i przyjął oferty tutejszej władzy. Aczkolwiek obydwaj zaczynali w podobnym tonie. Stanisław Mackiewicz przed wojną był autorem też bardzo takiej antysowieckiej rzeczy, która się nazywała Myśl w obcęgach. Ale nigdy Józef Mackiewicz nie przebaczył swemu starszemu bratu, że ten zamieszkał w Polsce. Ja byłem w dość bliskich relacjach z jego bratową i córką, panią Aleksandrą Niemczykową, córką Cata. Zatrzymywałem się tu u niej w Warszawie bardzo często, ona u nas w Wilnie. Więc ona dużo opowiadała o tym i ubolewała, że do takiego pogodzenia się nie doszło. Natomiast Kazimierz Orłoś odwiedził go w Monachium i jak opowiadał, że na tyle biednie żyli, że nie mógł się tam chyba zatrzymać, że no, to nie był obraz zachodniego świata. No, parł się z pisania książek, korpozycję chyba żona brała, ale to było tych środków za mało. Natomiast ta pamięć Wilnian, bo do tego przyszedłem, jest teraz coraz bardziej kultywowana i w Czarnym Borze taki oto pomnik powstał w dwóch językach pisany z jego taką ciekawą sentencją. Jedynie prawda jest ciekawa. Na ten temat mieliśmy w tym roku konferencję. Jak należy odczytać te słowa? Bo tak naprawdę, proszę Państwa, ile ludzi na świecie, tyle prawd. I tylko zbiorowość pewnego myślenia grupy oparta na faktach daje w miarę obiektywny zapis czy odczytanie tej sytuacji. Ale rozumiejąc to szeroko, bo to nawiązywaliśmy do poezji, do literatury pięknej, wówczas twórczość służy dobrze, jeśli na celu ma ukazywanie prawdy, ludzkiego cierpienia i radości, ludzkich rzeczy. No, żebyśmy się kierowali prawdą, tą prawdą
piękną, żeby ta prawda przynajmniej była mechanizmem w dążeniu ludzi do tego, żeby byli lepszymi. Więc to jego hasło, ja tutaj przeczytam, jak to brzmi po litewsku, jest dzisiaj w Wilnie w roku Józefa Mackiewicza czytelne nie tylko wśród Polaków, ale i wśród Litwinów. Wien tik tiesa idomi. Jedynie prawda jest ciekawa. No i tutaj krótki opis mamy w trzech językach. Czarny Bór przed wojną to była taka miejscowość letniskowa i dzisiaj pozostaje. Bogaci ludzie wyprowadzają się z miasta i tam krajobraz się zmienił. Bardzo piękne są wille, lasem otoczone. To jest domek, skromny domek Mackiewicza, który nabyli wraz z Barbarą Toporską i spędzili w nim okres wojny. Tak to wygląda dzisiaj. Ja tam kilkanaście lat temu, kiedy zaprosiłem tych Mackiewiczów, którzy byli obecni, przywiozłem do tego miejsca. Mieszkała tam rodzina, która mówiła w innym języku. Nie zostaliśmy nawet wpuszczeni na teren podwórka, tylko staliśmy i przez plot spoglądaliśmy na ten domek. Potem powstała fundacja, która wykupiła z pomocą Polski ten domek i na miejscu tym został odbudowany domek, który ma w zasadzie pełnić domu pracy twórczego. Tam lokujemy różne konferencje i tak było miesiąc temu, kiedy byłem w Wilnie. To są książki jego, to Państwu niektóre pewnie znane z okładek, a to jego prawie debiut. Nie był to debiut pierwszy, nie była to pierwsza książka, bo już wydał książkę przed tym jedną reportaży, a ponadto pisał nawet takie sensacyjne powieści, napisał sztukę teatralną, która była grana w Wilnie, więc był literatem bardzo wszechstronnym. To jest taka praca zbiorowa o nim. Zresztą jak mówimy, że był świadkiem Katynia, to jeszcze trzeba pamiętać o innym świadku Katynia, który uszedł cało, o Stanisławie Swieniewiczu. No a to jest, tak wygląda właśnie, już mówiłem, w Londynie na jednym cmentarzy grupie właśnie taka notacja. Mam nadzieję, że to zostanie spełnione. Gdyby do tego doszło, no to prochy znalazłyby wieczny spoczynek, a my, mając to na myśli, to sprowadzenie, mieliśmy i to, że to by mógł być przyczynek bliższego pojednania Polaków i Litwinów, bo w tej materii w stosunku do totalitaryzmów jesteśmy chyba zgodni. A to właśnie konferencja w Wilnie była. Pani Aleksandra Niemczykowa, córka Stanisława Cata Mackiewicza, która kiedy tutaj w Polsce powstało Stowarzyszenie Miłośników, Klub Miłośników Litwy, odgrywała tam wielką rolę. Też należała do tak zwanego KIK-u, Klubu Inteligencji Katolickiej. I tutaj siedzi od niej po prawej pan Kazimierz Orloś, no, który też ma korzenie wschodnie, bo jego rodzina wywodzi się z Kresów Południowych i jemu są bliskie te tematy. Też drukowałem różne jego wspomnienia, wywiady właśnie na ulicach Wilna. I tam w dole niedaleko, za chwilę pokażę bliżej, o tutaj pani Aleksandra stoi na tle domu, w którym mieszkała, nie bardzo widocznego, domu, w którym mieściła się redakcja Słowa. Redakcja Słowa w samym centrum Starówki, niedaleko Placu Katedralnego. No to wciąż Kazimierz Orluś, a tak to wygląda ten
domek. Właśnie w sierpniu mieliśmy konferencję i tutaj uczestnicy tej konferencji. Było bardzo ciepło, wprost duszno, więc okienice zamknęliśmy, żeby więcej było chłodu. I właśnie tak tutaj debatujemy w takiej atmosferze dość luźnej. Właśnie tutaj była rozmowa o tej prawdzie, jaka jest prawda. Żeby prawdę oddzielić od propagandy, co jest prawdą, a co jest zmyślonym na potrzebę chwili jakimś działaniem odgórnym. To jest bardzo ważne i to zwalczał Józef Mackiewicz. A tutaj jest inny dom, bo taka ciekawa sytuacja wynikła w czasie wojny, że Józef Mackiewicz ukrywał się w Czarnym Borze, ale ukrywał się jeszcze jeden człowiek, bardzo ważna postać dla Wilna, ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny. W Wilnie działa tutaj, dodam, na marginesie, no nie na marginesie, tylko przy okazji hospicjum imienia Sopoćki, Michała Sopoćki. No i tutaj on mieszkał. I obydwaj imali się dorywczych zajęć. Sopoćko miał przybrane nazwisko i był drwalem. Józef Mackiewicz w czasie wojny też parał się różnymi zawodami i był woźnicą na przykład. Więc to się działo też. To jest dom Michała Sopoćki. No i uczestnicy byli z różnego obozu, z Ukrainy nie dojechali. Tutaj taka białoruska poetka, która ostatnio przybywa w Polsce, która przetłumaczyła na język polski, na język białoruski, przepraszam, w roku romantyzmu polskiego poemat Grażyna. Nawiasem mówiąc, no ulica Sopoćki po litewsku. Uczestnicy znowuż tej konferencji. No i teraz jest taka sytuacja, że chcemy ożywić to miejsce, żeby dom, w którym mieszkał Józef Mackiewicz, no był domem takim do rozmów. I tam, jeśli Państwo oglądają, Telewizja Polska retransmituje, tylko bardzo późno, po północy chyba, na kanale Kultura, TVP Wilno. I tam powstał taki cykl audycji, który się nazywa Rozmowy w Mackiewiczówce. Więc tam spotykają się intelektualiści, Polacy, Litwini, którzy no, chcą zrobić użytek ku przestrodze z twórczości Józefa Mackiewicza, do czego prowadzą totalitaryzmy, co się dzieje teraz w sytuacji, powiedzmy, na Ukrainie, żeby tą, jak w książkach spotykamy Mackiewicza, zarazę rosyjską, właściwie tą imperialną, jak najdalej odsunąć od naszych krajów i żeby Ukraina nie była pretekstem, że można łamać prawa suwerennych krajów. No i cóż jeszcze bym mógł Państwu powiedzieć? No temat jest bardzo szeroki. Ja z natury jestem regionalistą w tym sensie, że interesują mnie losy Wilnian, losy szczególnej grupy ludzi, którzy po wojnie często zostali bez swojego domu, bez swojego państwa, bez swojego obywatelstwa. I w jakim stopniu był takim Józef Mackiewicz, ale nie tylko on, z różnych powodów i Czesław Miłosz, i Jerzy Giedroyć, którzy musieli znaleźć się w nowej rzeczywistości. I tutaj też może jeszcze z jednej odpowiedzi tutaj Pan słusznie zapytał,
Dlaczego jego tak, no, ta Polonia nie bardzo przepadała? Otóż on otwartym tekstem, że tak powiem, nawoływał, żeby nie żyć sentymentami, żeby nie plakać po tym, co stracone. Gdzieś napisał, no nie gdzieś, tylko konkretnie, że nic nie zastąpi nam Polski, ale że trzeba no, żyć teraz w konsolidacji, właśnie nie narzekać, tylko no, bardziej czynnie działać i zwalczał polskie mity. Dzisiaj widzimy, że on jest różnie wykorzystywany, Mackiewicz, ale trzeba też zaznaczyć, że należał do ludzi chyba z natury buntowniczych, którzy byli w opozycji nie tylko do imperializmu czy nacjonalizmów, czy tam powiedzmy szowinistów, ale też on się narażał i Kościołowi jako instytucji, bo też ma takie dzieła. Więc no, brał w obronę inowierców, ludzi o innej religii, innej narodowości. Więc to wszystko jest ważne, ale myślę osobiście, że tak jak to bywa w przypadku ludzi takiego formatu, on po prostu wyprzedzał tę epokę i takich jak on nie było dużo. Ja wymieniłem, proszę Państwa, należę pod tym względem do szczęśliwych ludzi około setki listów z Jerzym Giedroyciem. I potem, kiedy czytałem jeszcze jakieś biograficzne materiały o losach tych ludzi, więc wszystkim tym, którzy zostawili Wilno, Lwów, Grodno, było gorzko na emigracji, nawet jeśli się dorobili i mieli z czego żyć. Natomiast ci niepokorni, ci, którzy znaleźli się w jakimś no, nie bardzo właściwym miejscu i w cholernie kiepskim czasie, a dokonali takiego wyboru, no, będą podawani jakiejś krytyce czy kontrowersjom. Ale myślę, że warto zadać też sobie takie pytanie, a jak inaczej mógłby postąpić Józef Mackiewicz? Co, odmówić, nie pojechać w tej komisji do Katynia? Oczywiście zarzutem głównym była jego współpraca w Gazecie Litewskiej, chociaż tam krótko trwała, no i w tym gońcu codziennym, ale spojrzeć wypada na los Teodora Bojnickiego, który zapowiadał się jako wspaniały poeta, nie gorszy Milosza, który też właśnie za współpracę tego typu został rozstrzelany, to zadajemy pytanie, komu potrzebna była taka śmierć? Kiedy Milosz przyjechał pierwszy raz po ponad pół wieku do Wilna i kiedy była rozmowa na podobne tematy i kiedy stawiano różne zastrzeżenia i pytania do podobnych sytuacji, Miłosz napisał krótkie opowiadanie, które ja drukowałem chyba jako pierwszy, jako redaktor. Potem znalazło się to opowiadanie w Piesku Przydrożnym pod tytułem Zadra. I rezumé tego opowiadania było takie. Ja przepraszam wszystkich moich przyjaciół i towarzyszy, którzy zginęli, że ja żyję. Ale ci, którzy pozostali żywi, tak jak Józef Mackiewicz, zrobili więcej. Oni dawali całe życie świadectwo, czego byli świadkami. I dzięki temu na literaturze Józefa Mackiewicza bazowała się Solidarność w Polsce. Państwo pamiętacie książki na marnym papierze, o marnym druku, które były rozprowadzane nielegalnie. Potem w pierwszych latach niepodległości, kiedy można było drukować, powstał taki kasus.
praw autorskich Nina Karsow-Szechter, która była ostatnią wydawczynią dzieł Józefa Mackiewicza, przyjęła to na siebie i inni mieli to zabronione. No dzisiaj sytuacja jest jaśniejsza. Dzieła Józefa Mackiewicza można kupić. Wydane zostały w wielu tomach. Ale tak, kiedy ogarniam podobne życiorysy, bo do tego jeszcze można dodać Pawła Jasienicy, zresztą on napisał bardzo taki niezręczny, kiepski tekst na zamówienie, jak mówią, potępiając twórczość Józefa Mackiewicza. No ale takie czasy były, że niektórych zmuszano, ludzie nie mogli się znaleźć. Ja myślę, że ta postać jeszcze warta nagłośnienia, że może powstać o tym nawet sensacyjny film, nie jeden. No trochę dokumentów powstało, ale ja nie jestem biografem Mackiewiczów, w tym Józefa, ale po prostu jestem wilnianinem, redaktorem, który no poznał pewne nawet ich rodzinne sprawy i myślę, że ta wiedza jest dla mnie przydatna naszym dzieciom. No i godną powszechnienia, że taki wilnianin był. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Zanim oddamy głos osobom z sali, ja mam dwa takie pytania. To są właściwie dwie największe kontrowersje. Pierwsza to właśnie, że wydano na niego wyrok kary śmierci, później tego wyroku nie wykonano, tak? To jest jedna sprawa, ale ciążyło to na nim tak jak właśnie dlaczego, kto wydał taki wyrok. I druga sprawa, to jest sprawa praw autorskich, prawda? Na jego wydania książek. Więc bardzo prosiłabym o te dwie kwestie. Natomiast później, proszę bardzo, jak ktoś chce zabrać głos, musi podejść tutaj, tak? Stefan Truszczyński. Ja jestem Truszczyński. Proszę pana, co pan sądzi o pani Kastrow? I drugie, dlaczego nie wydaje się nadal Józefa Mackiewicza w Polsce, pana zdaniem? To nie wiem, jakby może po kolei. To są zbliżone pytania. No więc sprawa wyroku. Tak jak już mówiłem, no Sergiusz Piasecki, człowiek o barwnej życiorysie, który stał się pisarzem w więzieniu, który rozumiał sytuację człowieka osaczonego w szczególnej sytuacji, odmówił wykonania, kierował przecież egzekutywą Armii Krajowej. A wydano właśnie jako kolaborantowi, że kolaborował z agresorem. To było podstawowe założenie, ale o tym mogli wiedzieć w Armii Krajowej i zlecać mu pewne zadania, ale jeszcze jest przypuszczenie bardzo takie prawdopodobne, że za tym stała agentura sowiecka, która miała w swoich szeregach partyzantów, którzy jakąś mieli styczność, prowokatorów, no, którzy podsycali. I ta sprawa nie zamknęła się z czasem wojny. Wiadomo, że agentura sowiecka też siała pewien zamęt w szeregach emigracji polskiej. I jedni, tak jak bracia, przykład braci jest widoczny bardzo, jedni wracali kuszeni, powiedzmy, wydawaniem swoich dzieł po polsku. Przecież jedna książka Józefa Mackiewicza została przemycona do Polski i wydana pod przybranym nazwiskiem. Mogę to sprawdzić, jakim w tej chwili nie pamiętam. Więc to były ciągle rozgrywki, ale już poczynając
od czasów powojennych. Józef Mackiewicz został całkowicie uniewinniony, ale ten stereotyp w jakichś dalszych szeregach pozostał. A proszę pamiętać, że powstało na zamówienie w Polsce cały szereg paszkwili go oczerniających. Proszę pamiętać, że ludzie potem byli związani przez pewien czas z Wolną Europą, też byli bardzo oczerniani. I część z tego pozostało. Natomiast co do książek, to ja Państwa zapraszam, kto chce zgłębić twórczość Józefa Mackiewicza. Tutaj niedaleko stąd jest ulica Karowa i tam mieści się Dom Spotkań z Historią. Jedna z najlepszych specjalistycznych księgarni tam się mieści, która bada XX wiek i ten okres. I tam trzymałem w ręku nie tak dawno, są dzieła wybrane czy zebrane, ale chyba z 15 tomów Józefa Mackiewicza. Z 15 tomów w pięknych, takich solidnych okładkach, bardzo ładnie wydane. Więc ta sprawa ruszyła. Natomiast jeszcze w związku z tym wydawnictwem może o konflikcie o prawa. No, pierwszy taki po śmierci akt, że prawa według testamentu uzyskała żona, która następnie przekazała jego długoletniej wydawczyni Ninie Karsow-Szechter. No to powstała też książka o tym i szerzej o tej sprawie piszą Jacek Cznadal oraz Włodzimierz Bolecki. Natomiast ważniejszy okazał się dokument dotyczący pani Karsow i tak to pozostało. Trwały długoletnie sądy, była zamieszana w tym córka Halina. Nawet jeszcze wtedy żyła i Dalia Żylowska w Wilnie i to zataczało kręgi wileńskie. Ale Nina Karsow nałożyła tak czy inaczej po stronie w myśl litery prawa weto na to. I teraz ja nie śledziłem, tak przyznam, jaka jest sytuacja, ale teraz już to chyba poluzowało się i te dzieła, które widziałem kilkanaście tomów, są owocem, że Józef Mackiewicz jest do nabycia. Co więcej, chyba co najmniej z 5 czy 6 książek podstawowych jego zostało przetłumaczone na język litewski, coś tam na ukraiński, czyli już jakby jest w normalnym obiegu. Proszę bardzo, tylko bardzo proszę o podejście na ten czerwony dywanik. Ten dywanik po raz pierwszy właśnie tutaj położono, bo jutro będzie wielka uroczystość wręczania odznaczeń państwowych dziennikarzom. Blisko 40 dziennikarzom z całej Polski. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Andrzej Dramiński, oddział warszawski SDP. Ja nie otrzymam takiego odznaczenia, mimo że stoję na czerwonym dywanie. Natomiast Szanowni Państwo, ja chciałem właściwie Pana zapytać, ponieważ Pan jest badaczem, Pan jest tutaj i także wielkim znawcą. Dziękujemy też w ogóle Panu za wystąpienie. Natomiast czy my jednak w jakimś też właściwie sensie nie powtarzamy stereotypów? Bo mówimy o Józefie Mackiewiczu, że był, że może i że kolaborant i tak dalej, ale czy to właściwie, czy ktoś jak gdyby się podjął po prostu z badania tego, albo też właściwie czy badał to? No to po pierwsze. Po drugie, sam Pan też powiedział, że było to jednak właśnie za zgodą władz podziemnych, ale mam też pytanie, ale jakich władz? Czy rządu, czy to była jakaś uchwała? Jaki był to też właściwie po prostu formalno-prawny akt? A poza tym, to proszę Państwa, też z tym właśnie Katyniem to grano i nawet także i w latach właśnie 70. Więc ta sprawa, jak się wydaje, tego po prostu osobistego dowodu, była już jednak obojętnie, jak gdyby i odsuwając to, jak zagrano właśnie z tym, była jednak w ogóle właśnie też bardzo istotna. To akurat, że widziałem na własne oczy. A dlaczego też mówię
o graniu z tym i o tym, że był to właściwie jedno też rodzaj fake news. Otóż, że tak powiem, Polacy właśnie w Londynie przez wiele lat się starali o postawienie po prostu pomnika i stwierdzenie, że Katyń to 1940, a nie w ogóle inny rok. I nie wolno było. I w końcu był też taki właśnie projekt, że ten pomnik miał też właśnie powstać akurat właśnie w Londynie i na ulicy, czyli że gdzieś powiedzmy no w centrum albo też właśnie w okolicach, ale jak gdyby no w takim miejscu właśnie centralnym. I gdzie jest? Jest na cmentarzu właśnie Gunsbury, czyli że jest jak gdyby właśnie schowany. I napisane tam jest tylko Katyn 1940 i nic więcej. Czyli że jak gdyby właściwie opinia publiczna po prostu na Zachodzie i w dalszym ciągu jednak no tak naprawdę niewiele też o tym wie i boi się, że ofiarą jest też tutaj właśnie w dalszym ciągu właśnie ten sławny i znakomity Józef Mackiewicz. Dziękuję bardzo. No więc co tu można dodać? Sam pan powiedział, że no sprawa nie jest taka oczywista, że po wojnie dość szybko na Zachodzie zaczęło odżywać jako cel pragnienie spokoju, luksusu i niedrażnienia niedźwiedzia, czy tam jakby nazwać tego. Trzeba powiedzieć, że Józef Mackiewicz był też aktywny w czasie zimnej wojny i pewnie też pewne myśli miał, jak to działa, co jego gruntowało. Ale jeszcze zanim nie zapomnę, no, kto to wydawał. Oczywiście rząd polski, będący na emigracji, w niektórych wschodnich połaciach, tak jak i na Litwie, no, był troszeczkę no, abstrakcją, zanim dotrą jakieś dyrektywy. I większość spraw, tak to widzę, załatwiano na niższym szczeblu i czasami poufnie, bo sytuacja na Wileńszczyźnie była skomplikowana. Walczono pod koniec wojny na dwa fronty na przykład. I nie było tak mocnej siatki komunikacyjnej, żeby przez kogoś dostarczyć albo jacyś specjalni wysłannicy, tak jak kiedyś w czasie wojny Nowak Jeziorański był, docierali tam. Więc to trzeba by było zadać pytanie historyka badającego tylko tę specjalną kwestią. Natomiast zgadzam się całkowicie z panem i myślę, że tutaj ja też czasami powtarzam niektóre stereotypy. Bo jak w prasie spotykamy pewne rzeczy, to one chcemy czy nie chcemy wchodzą. I tak zauważyłem, że Mackiewicza trzeba odczytywać, bo to co czytało się na tej bibule solidarnościowej i w pośpiechu, to jakby mniej aktualne, żeby zrozumieć jego ukształtowanie. I w ogóle pozycja Wilna była szczególna wtedy. Otóż Wilno, tak jak niektóre miasta na Białorusi, było wysunięte najdalej na wschód, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Dlatego w Wilnie ulokowano mocną rozgłośnię radiową, żeby się przeciwstawić propagandzie sowieckiej. I dlatego w Wilnie powstał Instytut Wschodni, który głównie badał no, sowietologię. I tego ducha na pewno miał i Swianiewicz, miał i Józef Mackiewicz, no i wspomniany Teodor Bojnicki, który przez pewien czas dyrektorował w tym instytucie. A Sowieci no, szukali takich ludzi, którzy mieli jakiegoś haka, prawda? I czekałaby albo Syberia, no albo współpraca wymuszona z reżimem sowieckim, który był totalitaryzmem równie strasznym jak niemiecki. Nigdzie nie napisane, że Józef Mackiewicz szczególnie tam lubił Niemców i tak dalej.
On po prostu chłodno podchodził do tej rzeczywistości, ale wyciągając wnioski ważne dla Polski. To nie pomniejsza według mnie jego patriotyzmu, tylko że niektóre postacie są bardzo prostolinijne i dobre dla badaczy, a niektórzy twórcy szczególnie mają skomplikowane życiorysy, na co szczególnie w czasie wojny nie zawsze było potwierdzenie na piśmie, jak było naprawdę. Także myślę, że czytając Mackiewicza można znaleźć wiele ciekawego, ponieważ on w ten sposób, kiedy ów Zachód milczał albo nie wierzył w okrucieństwa Sowietów, on pisząc te książki, bo był w osamotnieniu jakimś szerszym, bo Polska nie istniała jako jego sojusznik, tylko bardziej jako sojusznik Związku Sowieckiego. Więc on był w małej, ścisłej grupie ludzi tak myślących. Zresztą nie tylko wspomniane nazwiska, ale cała plejada ważnych twórców, polityków zostających na Zachodzie uniewinniło od razu Józefa Mackiewicza i widziało w nim wielki potencjał jako tego świadka, jako tego, który przeżył te brutalne czasy i którzy go jak mogli wspierali. Proszę bardzo, Hanna Budzisz, wiceprezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ja mam trochę takie kontrowersje, jeżeli chodzi o pana Mackiewicza, bo szczerze mówiąc cały czas się zastanawiam, czy on się czuł Polakiem, czy on się czuł obywatelem Kresów Wschodnich. Nie wiem, z tego co pan mówił było to jakby trochę dwoiście. W związku z tym będę miała takie pytanie do pana. Jak pan uważa, jak było? Natomiast co do jego współpracy z Niemcami? Być może, nie wiemy tego, że dostał polecenie służbowe, bo też pamiętajmy, że przecież w Polsce nie rządził rząd londyński, tylko były struktury, które schodziły aż do dołu, prawda? Czyli byli ludzie, którzy byli w okręgowych administracjach polskich. I to, że wydano polecenie zlikwidowania zabicia pana Mackiewicza, no to było tak po prostu wydane z mocą sądu wojskowego. Natomiast dlaczego pan Piasecki nie wykonał tego rozkazu? Być może wcale to nie wynikało z jego dobrej woli, tylko dostał drugi rozkaz, żeby tego nie robić, bo na przykład było wiadomo, że pan Mackiewicz jest delegowany do tego, żeby z ramienia Polaków pojechać do Katynia i sprawdzić, co tam jest. Natomiast to, że on był taki rzeczywiście dwuznaczny, to jest jasne, bo chociażby współpraca z Litwinami, a pamiętamy Szaulisów, pamiętamy Ponary, prawda? Więc to jest wszystko taka postać bardzo niejednobiegunowa, bym powiedziała. Także gdyby pan Bóg mógł odpowiedzieć na moje pytanie, czy on według pana czuł się bardziej Polakiem, czy obywatelem? W czasie wojny Józef Mackiewicz miał paszport litewski. Zresztą nie tylko on jeden w pewnym środowisku. Również wileńskich myślicieli późniejszych, czy polityków. Ale nie mówiłem o tym. Teraz powiem, że jego młodzieńcze lata i co później się stało, że on był taki, jak pani powiedziała, dwoisty. Była idea tak zwana krajowości. On był krajowcem. Kim byli krajowcy? To byli ludzie o takiej mentalności, po części jak i moja, którzy byli urodzeni na tych wielonarodowych ziemiach i którzy jakby nie mieli wykształcenia i mówili, kim jesteś? Mówił tutejszy. Nie Polek, nie Litwin, nie Białorusin, tylko tutejszy. I wówczas wśród inteligencji pod kątem wyborów tudzież powstała koncepcja, żeby zagospodarować tych ludzi i ich głosy wyborcze. I wówczas została wprowadzona przez krajowców koncepcja małych ojczyzn takich, że tutejszy dobrze i
dalszy etap edukacji. Ty jesteś tutejszy, czyli miejscowy, ale jesteś Polakiem, jesteś tego, jesteś obywatelem Polski wtedy. I tutaj jeszcze trzeba, żeby zrozumieć Mackiewicza, dodać jedną sprawę, że on był w pewnej sprzeczności, czy nie popierał Piłsudskiego, który stworzył taką Polskę, jaka była w międzywojniu, a nie federację z tejże Litwy, być może z innych dawnych kresów. Tak, tak, że Polska mogłaby być tak jak Stany Zjednoczone, federacyjnym krajem, do którego wchodzą tam powiedzmy Litwini, Ukraińcy, Białorusini właśnie zagospodarowani pod kątem tego. I to, co mówiłem, i on na prawosławie spektakularnie przeszedł na znak protestu, bo on się domagał praw dla mniejszości, szkół ich, wyznawania religii. Natomiast to, co pani powiedziała, wypada się zgodzić. Oczywiście rozkazy mogły być zmieniane i całe szczęście, że zostały zmienione, bo byśmy nie mieli tyle świadectw, jak nie rozwinął swojej twórczości Teodor Bujnicki. Tutaj nawet, już to taki pogląd powiem, że nawet ktoś, jeśli się omylił, załóżmy, a jest na tyle utalentowany, to dajmy mu szansę poprawy. Dajmy mu szansę, żeby stworzył swoje dzieło, bo artysta trochę nie jest stworzony do strzelania i wydawania jakichś rozkazów, jak jest pisarzem. To niech sobie pisze. Możemy tak sobie spekulować. Natomiast oczywiście kontrowersja jest wielka, postać niejednoznaczna. Ja też otrzymuję pewne pytania przy innych okolicznościach, bardziej twórczych, kim jestem, bo znam język litewski, dobrze należę do Związku Pisarzy Litwy nawet. Znam jeszcze parę języków słowiańskich i tłumaczyłem na to i byłem tłumaczony na przykład na ukraiński i tak dalej. Kim jestem? I może, żeby zrobić taki łagodniejszy przerywnik, odpowiem na to pytanie, kim są tacy ludzie z moich okolic. To taka będzie odpowiedź dla pani, ale dla wszystkich. Krótka. Wierszem. Pyta pani, w jakim języku myślę. Myślę się w języku miłości lub jej braku, bez słów i alfabetu. Myślę się w języku wiosny bądź jesieni, w języku radości albo tęsknoty. I modlę się, proszę pani, jak umiem, w języku modlitwy. A w jakim języku ja liczę? Liczę, droga pani, w języku strat i zysków, jak w noc lipcową gwiazdy się liczy. A gdyby była wojna, po jakiej stanąłbym ja stronie? Ja, dziękuję, droga pani, szedłbym z drogi wojnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kolejne pytanie. Proszę o przedstawienie się. Ewa Urbańska. Ja na początek taką swoją może refleksją się podzielę, tak jak Ania, bo też oczywiście to wszystko to jest moja opinia. Ja uważam, że ktoś taki jak Józef Mackiewicz musiał być na celowniku sowieckich służb, to jest oczywiste. Był takim antykomunistą, że przypomnijmy sobie historię Osendowskiego, jak go ścigano aż do grobu i wykopano go z grobu, żeby sprawdzić, że naprawdę nie żyje. Więc myślę, że Mackiewicz był również na celowniku służb sowieckich i nie znamy kulisów, ale to wszystko mogło być również, z pewnością w AK były wtyczki, to jest oczywiste, tak jak pan mówił, szantażowani ludzie, więc to mogło, i ponieważ nie wykonano tego wyroku, to być może, że dotarło to do tych, może to, tak sobie wyobrażam, że może dotarło do tych decydentów z góry, że coś takiego w ogóle się dzieje. Także, nie wiem, wydaje mi się, że Mackiewicz nie musiał być winien. Oczywiście
że jeśli chodzi o sprawę Katynia, no to była sprawa dla nas ważna, więc nic dziwnego, że on poszedł tym tropem. Natomiast jeśli chodzi o to, tak, no piękny pan fragment tutaj przeczytał, tyle tylko, że on to wszystko napisał po polsku, prawda? No więc jednak był pisarzem polskim, pisał po polsku. A jeszcze jedna taka mi się refleksja narzuciła w związku z jego stosunkiem do jego brata, który wrócił do Polski. I tutaj Józef Mackiewicz był wobec niego bardzo surowy. Gdyby on tak relatywizował wszystko, to on nie byłby tak surowy wobec własnego brata, który było dla niego usprawiedliwienie w tym, co on zrobił. Bo Cat Mackiewicz, kiedy znalazł się w Londynie po wojnie, to umierał tam z tęsknoty za Polską. Za Polską, ponieważ on całe życie spędził w Wilnie, potem w Krakowie. To były miasta, w których chciało mu się żyć. A o Londynie Cat Mackiewicz pisał, że Londyn to jest takie miasto, w którym można tylko umrzeć. No i ponieważ on nie chciał od razu umrzeć, to wrócił do Polski i moim zdaniem był również ofiarą tego całego systemu. Także tutaj Cat Mackiewicz, to znaczy Józef Mackiewicz był tak bardzo pryncypialny, jeśli chodzi o jego brata, że wydaje mi się, że to był człowiek właśnie tego rodzaju, że on był bardzo zasadniczy i pryncypialny i on nie mógł kolaborować z Niemcami. To jest niemożliwe, tak mi się wydaje. No, a przepraszam, jeśli chodzi o pytanie, to zapytam pana, ponieważ pan powiedział, że prawda to jest tyle prawd, ilu ludzi. Ja się oczywiście z tym kompletnie nie zgadzam, bo uważam, że prawda jest jedna i my do tej jednej prawdy dążymy. Także może to była z pana strony metafora, dlatego chciałabym, żeby może pan to wyjaśnił. Prawda, tak. Więc no rzeczywiście no, Józef Mackiewicz w żadnym wypadku, chociaż na krótko, nie mógł pozostać wśród Sowietów. Prawda, w tym czasie, kiedy Sowieci zaszli, był aresztowany przez NKWD, ale udało mu się wygadać. No, można to też tłumaczyć pewnym przypadkiem, bo gdyby wiedzieli może z kim mają do czynienia, to na pewno by go nie puścili. Ale tam był taki bałagan, mimo wszystko, że mogło tak się stać. No druga zasadnicza sprawa, że to człowiek był no stalowych jakichś decyzji, co widzimy w stosunku do brata, że nawet o ile wiem, może moja wiedza niepełna, no nie dochodziło do takich spotkań na jakimś neutralnym gruncie. Ale z drugiej strony, gdyby, załóżmy, Józef przyjechał do Polski, to niektórych rzeczy w PRL-u by po prostu nie napisał. Tam szczególnie, gdzie bohaterami są Rosjanie, czy tam powiedzmy nawet o tej wojnie polsko-bolszewickiej, nie za bardzo można było w tym czasie pisać. Natomiast oczywiście użyłem, proszę państwa, metafory, co dotyczy prawd. I tam w tej części zakładając, że taka prawda bardzo subiektywna, w cudzysłowie może to, co się dzieje powiedzmy w Rosji, być elementem propagandy. I jeżeli państwo sięgną do pisarzy rosyjskich, teraz dużo o tym się pisze, co oni, klasycy nawet pisali o Ukrainie, a nawet Brodski, to widać, że nawet poezja czy literatura służyła propagandzie. Natomiast no, świadkowie tego samego zdarzenia różnych narodowości mają swoją prawdę, znów cudzysłów, tylko że z pomocą przychodzą fakty, badania, że rejestrujemy wydarzenia, a potem swoich punktów i swojego wykształcenia, doświadczenia dochodzimy do konsensusu. Oczywiście w sprawie Katynia wojny prawda jest bezwzględnie jedna, ale czy jest ona tak naprawdę, skoro przez niektórych Katyń był celowo przemilczany? Przecież służby specjalne wielu krajów musiały o tym wiedzieć, tylko dla dobra politycznej pewnej, potem odmrożenia stosunków i tak dalej, no szło się na pewne
ugody. Ja nie potrafię powiedzieć, co jest lepiej. Ale to wtedy nie jest prawdą. Proszę Państwa, takich dyskusji myślę, że w tym roku, między innymi właśnie roku Józefa Mackiewicza, będzie więcej. Ja już może ostatnie pytanie mam. Powstał, znaczy odrestaurowany został dom, tak? Mackiewiczów w Czarnym Borze. Chciałabym zapytać, kto to sfinansował, bo ja byłam w 2015 tam i to była ruina kompletna. Kto sfinansował, kiedy został oddany? Został udany nie tak dawno temu, chyba pod koniec ubiegłego roku, ale to oddanie się przeciągało, bo pewne rzeczy trzeba było dorobić, więc wspomogło to państwo polskie. Tam przy tym budynku jeszcze powstała taka dobudówka w postaci pokoi gościnnych dla ewentualnych badaczy czy kogokolwiek bądź. I jest takie zarządzenie i myśmy staramy się, żeby ożywić to miejsce, no, które no nie jest takim miejscem, zważywszy na turystyczne walory Wilna, Mickiewiczów, Słowackich, Kraszewskich i pobyty różnych ludzi, że wbrew pozorom, szczególnie dzisiaj, kiedy zanika nam czytelnictwo na oczach, postać Józefa Mackiewicza, tu cytat, bywa dla niektórych ludzi nieznających zagadnienia i młodych nudna, albo to jest nie ich historia. A trzeba jednak pokazać, że to jest historia wspólna, że musimy znać pewne szczegóły, nawet jeśli to pisał tak kontrowersyjny człowiek. Ale ja tak podświadomie czuję, że to, co pisał, biorąc na uwagę jego bezwzględną, stalową konsekwencję w stosunku wobec brata, że on był jednak na kartach swych powieści szczery. Też mi się tak wydaje. I już ostatnie pytanie do Romualda Mieczkowskiego. Barbara Petrozoli-Skowrońska. Zapraszamy. Ciekawostka po prostu. Ja chciałam powiedzieć, że w 1967 roku, w październiku, po raz pierwszy byłam w Wilnie i wówczas dała mi córka cata Mackiewicza, Basia, to była starsza siostra, córka, Basia Rzepecka, prezent dla pani Idalki, córki Józefa Mackiewicza. Zawiozłam ten prezent. Poznałam panią Idalkę przy okazji i była wtedy rzecz, która mnie zadziwiła. Mianowicie ten syn i ona całkowicie żyli sprawą wyboru papieża. Mnie osobiście ani nikogo z grupy to nie obchodziło. Dopiero jak wróciliśmy, no to był oczywiście szok, bo wiadomo, kto został wybrany. Ale tam oni żyli tą sprawą. To jest jedna sprawa. A druga rzecz, przeczytałam w Arkanach fragment listu Józefa Mackiewicza, w którym on mu pisze, że wybór Polaka na papieża to wielkie nieszczęście dla Polski. Bardzo proszę się do tego ustosunkować. Dziękuję. Ja raczej nie dam rady się ustosunkować do takich rzeczy, ale kiedy rzeczywiście stereotypowo robi się z Józefem Mackiewicza takiego pomnikowego bohatera, to nie do końca było tak. On był, jak już powiedziałem, przeciw idei Piłsudskiego, miał swoje zdanie. No i potem popełnił kilka książek, co dotyczy no, Kościoła i jego hierarchii. Przez to też naraził się dla wielu naszych rodaków, którzy no, raczej byli jednomyślni w tej sprawie, o której pani powiedziała. Natomiast co dotyczy tego wileńskiego epizodu, i ja taki apel kieruję do państwa, już jako redaktor, gdyby były jakieś okruchy pamięci o zdarzeniach związanych z Mackiewiczami, no to ocalmy je od zapomnienia. Ja też mam na sumieniu, że za mało rozmawiałam z Idalią Żulowską. Zresztą ona na ten temat nie bardzo chciała rozmawiać. Mackiewiczów i tak krępowało ją tą, więc
rozmawialiśmy o neutralnych rzeczach, tak jak z córką, bo jedną córkę poznałam Mackiewicza, cata. No też za dużo nie mówiliśmy o braciach, ale pani Aleksandra miała zadziorny charakter chyba po ojcu, który się pojedynkował w czasie wojny w Wilnie z poznaniakiem Kulewiczem, Witoldem. Także no, to były takie... Ale w przypadku akurat Aleksandry to było odrobienie pewnej zaległości, która owocowała wielką miłością do Litwy i do litewskiego odrodzenia. Ja mówiłam, no tak, ale są pewne sprawy do załatwienia i nie należy o nich zapominać. Ja myślę, że obydwaj bracia byli bardzo stanowczy i konsekwentni i dlatego nie mogli się porównywać, bo również i Stanisław Cat Mackiewicz, jak to wygląda, no też do takich pokornych łaskawców nie należał. Miał swoje bardzo twarde stanowisko. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że sięgną Państwo po lekturę książek Józefa Mackiewicza, a zarazem na temat jego postaci innych autorów. Bardzo dziękujemy. Przed Państwem wystąpił Romuald Mieczkowski, poeta, dziennikarz, publicysta, animator kultury, scenarzysta, reżyser filmowy, człowiek, instytucja, który dzisiaj dzieli swoje życie pomiędzy Wilno i Warszawę. Dziękuję serdecznie Państwu. To były moje po prostu zdania jako wilnianina o wilnianinie, a ja z kolei, żeby nie mieć rozdwojenia jaźni, mieszkam przez cały czas w Wilnie, nawet będąc w Warszawie, bo na osiedlu Wilno. Natomiast tutaj wziąłem kilka numerów z Nadwili, jak Państwo chcą się poczęstować, to proszę, są do wzięcia. Też mam jakieś swoje książki, również jedna książka jest o współczesnej Ukrainie, ale to już nie mojego autorstwa, tylko syna, który tam spędził 4 lata. No i cieszę się, że Państwo przybyli i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja chcę już zaprosić na kolejne spotkanie. Zawsze jest to pierwsza środa, więc w październiku będzie to 5 października, a spotkanie będzie dotyczyło kolejnej postaci roku, Józefa Wybickiego. A gościem będzie kurator Muzeum Hymnu Polskiego, pan Rej Przemysław. Także uważam, że będzie ciekawe spotkanie. I jeszcze jedno ogłoszenie. Ja chcę bardzo zaprosić. Rusza Klub Historyczny i ostatniego czwartku miesiąca we wrześniu, czyli 29 o godzinie 18 profesor Marek Drozdowski będzie miał fantastyczny wykład na temat cechy narodowe Polaków w opinii naszych wybitnych rodaków. Pisze na ten temat książkę, więc myślę, że spotkanie będzie fascynujące. Zapraszam. Ostatni czwartek, 29 września, godzina 18. Zapraszamy. Teraz zapraszamy jeszcze na kawę, na herbatę, zapraszamy do rozmów, a członków klubu poprosimy o pozostanie. Może zapraszam pana Jerzego Biernackiego. Już za transmisję dziękujemy.